Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa. Zapraszam na polski punkt widzenia. Gościem naszego dzisiejszego programu jest Pan Dariusz Sopków, dyplomata. Witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dlaczego, pana zdaniem, James Comey nie przeprosił Polaków za swoją wypowiedź, którą wygłosił w Muzeum Holokaustu? I w tej wypowiedzi, między innymi, padły takie oto słowa: Ci mordercy i ich wspólnicy z Niemiec, Polski, Węgier i innych miejsc uważali, że nic złego nie robią. Chodzi oczywiście o Holokaust, o mordowanie Żydów. Ta wypowiedź szefa FBI jest rzeczywiście na dzisiaj absolutnie niesatysfakcjonująca, i sprawa nie jest zakończona. Nie można uznać tej kwestii za zakończonej. Czyli słowa, które pan ambasador, kam, przepraszam, nie pan ambasador, tylko szef FBI napisał na kartce, którą następnie przekazał ambasadorowi Sznepfowi, żałuję, że powiązałem Polskę z Niemcami, to jest za mało. Pana absolutnie, zdanie. dlatego, że on tam jeszcze wskazuje na to, że on nie obwinia. Rządu polskiego. Na rząd polski w czasie II wojny światowej to był rząd Sikorskiego, Mikołajczyka. Nikt przy zdrowych zmysłach nie obwiniałby rządu polskiego za decyzję o eksterminacji. Natomiast on podtrzymuje w ten sposób, jak gdyby, tezę, że Polacy jako naród i Węgrzy jako naród są współodpowiedzialni za Holokaust. To jest w jakimś sensie takie dyplomatyczne, ale niestety podtrzymanie tego oskarżenia w stosunku do Polaków. I tutaj możemy powiedzieć, że te tezy. Które stawiał film Pokłosie czy film Ida, niestety, mają swoje odzwierciedlenie właśnie w takiej narracji yy, amerykańskiej. Czyli, jakby dzisiejszy komentarz Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych, jakby komentujący yy, tę karteczkę, właściwie, yy, szefa FBI, yy, który, Grzegorz Schetyna mówi, że yy, takie wyrazy żalu yy, za te wypowiedziane słowa tydzień temu wydają mi się, że to kończy sprawę. Trochę na to czekaliśmy, ale warto było. To chyba przedwczesna taka opinia pana ministra. Czy nie do końca jakby prawdziwa? Minister chciał po prostu mieć jeden problem z głowy. Mnie I tyle, no i dlatego stara się uznać tą sprawę za zakończoną, ale ona zarówno w wypowiedziach polskich polityków, przedstawicieli polskiego społeczeństwa niewątpliwie zakończoną nie będzie. To samo Polonia amerykańska, to już widać teraz głosy z różnego typu środowisk, że uznano tą, to stanowisko za niewystarczające. Przypomnijmy, że prezydent Obama, gdy popełnił straszny lapsus mówiąc o polskich obozach zagłady, to w swoim liście do prezydenta Komorowskiego wytłumaczył się z tego i to wytłumaczenie, gdzie on absolutnie zanegował odpowiedzialność Polaków za to, co się stało w czasie II wojny światowej było ważniejsze o wiele niż nawet słowo przepraszam, dlatego że my się możemy się powoływać na stanowisko prezydenta Obamy. I tutaj widać, że skoro w FBI się pojawia tego typu, y, podobna teza, to znaczy, że w, w dużej części administracji amerykańskiej, w tym y, średnim szczeblu, który jest, y, zapewnia pamięć instytucjonalną, jest przeświadczenie takie, że trzeba Polakom to wyrzucać. I raz podrzucono to Obamie, raz szefowi FBI, jest pewne przeświadczenie rządu amerykańskiego pojmowanego jako administracja amerykańska. Oni naprawdę tak uważają. I, I to jest dla nas to jest wyzwanie na wiele lat. No tak, bo nawet dzisiaj część mediów podawała informację, że Kamej chciał przeprosić Polskę, nawet użyć słowa przepraszam, ale zablokował to biały dom. A dokładnie rzecz biorąc, może sekretariat stanu, dlatego że jednak poprzednia wypowiedź, gdy było takie wewnętrzne dochodzenie, kto podrzucił obamie. To wyszło, że to był y, sekretariat stanu, czyli ich ministerstwo spraw zagranicznych. Teraz Biały Dom, no, y, wydaje się to nielogiczne, dlatego że Biały Dom raz już się tłumaczył z tego. Być może znowu sekretariat stanu, który prowadzi jakąś politykę, jakąś dyplomację w stosunku do nas, można się łatwo domyślić o co chodzi. Chodzi o te słynne odszkodowania, które rząd polski, tutaj już widzimy, i rząd węgierski by, być może niedługo będzie. Y, Stawiany pod ścianę, ażeby płacić te odszkodowania. Myślę, że to wydaje się bardzo logiczne. Nakreca się pewną narrację kulturową od wielu lat, że Polacy właśnie są współodpowiedzialni. Później stawia się pewne żądania otwarcie już o tym, że Polacy mają zwracać pieniądze. No a teraz artykułuje się to poprzez usta najwyższych przedstawicieli. A co jeszcze w związku z tym może zrobić polska dyplomacja? Bo ambasador Stanów Zjednoczonych był wezwany do MSZ-u. To jest rzecz wyjątkowa, chyba bardzo dawno. Nie było takiej sytuacji, że ambasador amerykański był wzywany do polskiego MSZ-u. Następnie był protest, był list ambasadora RP w Waszyngtonie, pana Schnepfa, do, do, do administracji amerykańskiej. Co jeszcze można zrobić? Ponieważ minister Schetyna dzisiaj już powiedział, że uważa sprawę za zakończoną, to no, trzeba być konsekwentnym. Oficjalnie już do tego wracać nie można. Natomiast istnieje cała gra kuluarowa, nieoficjalna. Zwróćmy uwagę, że środowiska polonijne, na które oczywiście każda ambasada ma wpływ, mogą być tutaj aktywne i tak się robi. Kraje poważne z jednej strony składają pewne deklaracje, a po cichu prowadzą swoją grę i polska dyplomacja powinna domagać się tutaj w sposób właśnie nieoficjalny, ale jednak korekty, a w sposób... Oficjalny na dzisiaj można byłoby zrobić jedną rzecz, taką mianowicie, że jeżeli jeszcze raz tego typu deklaracja zostanie złożona, wówczas nastąpi korekta polskiej polityki zagranicznej w stosunku do stanów zjednoczonych. No tak, ale ta korekta. I myślę, że taka deklaracja y, w powiązaniu, na przykład ze zbrojeniami, które w no Polsce właśnie. w tej chwili mają miejsce, bo państwa poważne typu Niemcy, Francja, Wielka Brytania, mówię o państwach europejskich tylko wiążą dyplomację z zamówieniami publicznymi, a już na pewno zamówieniami publicznymi dotyczącej sfery militarnej. Skoro Polacy w tej chwili dokonują wielomiliardowych zakupów, to należałoby bardzo wyraźnie powiedzieć, jeżeli wy będziecie tak kontynuować, to my nie będziemy od was brać uzbrojenia, no, postawimy. Oczywiście to, jest to bardzo radykalne, ale wymagamy. Ale to z drugiej strony, nam, to nam zależy, aby e, wojska amerykańskie, aby Stany Zjednoczone były e, obecne w Polsce w różnym na różnej oczywiście płaszczyźnie, my zabiegaliśmy o to, aby, aby stacjonowały tutaj e, e, chociażby F-16 e, i załogi amerykańskie. Teraz zabiegaliśmy o to, aby tarcza antyrakietowa była amerykańska, a nie żadna inna, bo my chcemy, aby ten amerykański parasol nad naszym krajem w jakiś sposób był roztaczany. Ale skoro mówimy o sprzęcie, to weźmy pod uwagę, że mamy dzisiaj do wyboru na przykład, jeśli idzie o y, śmigłowce, helikoptery, mamy sprzęt nie tylko amerykański. Przez przypadek, bo zakładam, że to nie było skoordynowane z MSZ-em, nie koordynował tego z, z msz ale po wypowiedzi y, szefa FBI. Parę dni później Mon ogłosił, że Polska zakupuje śmigłowce, helikoptery francuskie. I to jest właściwy sygnał dla dyplomacji amerykańskiej, w jaki sposób może nastąpić korekta. Ja mówię o korekcie, to nie mówię o tym, że Polska powinna wystąpić z NATO. Ja, y, lub też y, y, oświadczyć, że nigdy wojska amerykańskie nie, nie będą proszone o pomoc, ale mówię o zakupach, a y, uderzenie po kieszeni boli często najbardziej. Oczywiście y, wybór y, śmigłowców francuski był o tyle niefortunny, że y, to y, zagraża naszemu przemysłowi zbrojeniowemu na południu kraju. Y, o wiele lepsza byłaby tutaj z tego punktu widzenia, takiej dyplomacji y, środkami zakupów publicznych ta propozycja włoskiej firmy i zakup włoskich helikopterów. Ale to, byłby, to było te, takie zachowanie, jak zachowują się państwa poważne. Przypominam taką rzecz. Gdy Polska kupiła F-16, wspomniany tutaj przed chwilą przez pana redaktora, kilka dni później Francuzi oznajmili, że planowana instalacja samochodów Peugeot w Polsce będzie przesunięta do, na teren Słowacji. Tak postępują państwa właśnie duże i państwa normalne. Gdyby w Polsce ogłoszono, że w związku z wypowiedzią szefa FBI Polska zdecydowała się zakupić sprzęt europejski, to byłoby właściwe stanowisko. Oczywiście, z tą małą korektą, o której mówiłem. Dokonanie wyboru zakupu śmigłowca no, nie odbyła się z dnia na dzień, więc a to było właściwie w kilka dni po tej wypowiedzi. 15 kwietnia był, była wypowiedź Kameja, a w zeszłym tygodniu była sprawa, była sprawa bo, bo u nas to była ogłoszenia przetargu. Tak, tak, ja mówię, u nas to nie było sporelowane. Mm -hmm. Natomiast przypadkowo. Wyszło na to, że, że mogłoby być i normalne państwa wiązałyby te dwie sprawy. Nie kupujemy sprzętu od państwa, które obraża naszych obywateli, nie kupujemy sprzętu od przedstawicieli kraju, którzy nas zrównują z, z, z nazistami. No to jest absolutnie nie, nie, do, nie do przyjęcia, to osłabia naszą pozycję negocjacyjną w różnego typu targach politycznych, ale to jest przede wszystkim potwarz. To a jest Panie coś... ambasadorze, a jak jeszcze, mówiąc właśnie o tych sposobach, o sposobach radzenia z tymi m, oszczerstwami, które padają z ust amerykańskich m, urzędników, dygnitarzy, w jaki sposób jeszcze można m, z tym walczyć? Czy na przykład polska strona nie powinna podnosić jakby współodpowiedzialności także Amerykanów za e, tak, Wymiar Holokaustu, jaki się odbył w Europie, mianowicie przecież Amerykanie wiedzieli z raportów Jana Karskiego czy rotmistrza Pileckiego o zagładzie i nic nie zrobili. Czy ta sprawa powinna być podnoszona na forum międzynarodowym, na forum amerykańskim? Czy powinno na przykład przypominać się Amerykanom, że zatrudniali byłych hitlerowskich ekspertów, którzy konstruowali rakiety V2, a później zbudowali Amerykanom system kosmiczny? Te wszystkie argumenty. Po tych dwóch ważnych i dla nas bolesnych wypowiedziach Obama trzy lata temu, szef FBI teraz, powinny być przygotowane na trzecie uderzenie, na zasadzie do trzech razy sztuka. I kanałem dyplomatycznym powinno być przekazane stronie amerykańskiej stanowisko takie, że jeżeli w ciągu najbliższych lat usłyszymy po raz kolejny od przedstawiciela administracji amerykańskiej, wysokiego przedstawiciela tego typu bzdurę, która jest zarazem szkalowaniem narodu polskiego, to my wtedy wystąpimy z przypomnieniem tych wszystkich rzeczy. Plus ta kwestia zakupów militarnych. Ja myślę, że można znaleźć dzisiaj kilka sposobów na powrót do rozsądku administracji amerykańskiej. Natomiast jedno jest pewne, że to nie jest dziełem przypadku, że, że po prostu tak jak była już mowa o tym, w administracji amerykańskiej, w sekretariacie stanu, który zapewnia. Kontynuację polityki, niezależnie od tego, jaki prezydent rządzi, jest przeświadczenie, że należy tę sprawę wypowiadać i chyba to y, chodzi o te słynne odszkodowania, mityczne odszkodowania, y, za które oczywiście my też nie możemy ponosić odpowiedzialności. Dziś w Sejmie odbyła się debata nad założeniami polityki zagranicznej, założeniami, które przedstawił szefem NZ Grzegorz Schetyna. Pana zdaniem, te kierunki, które wyznaczył minister, to dobre kierunki dla Polski? Y Wystąpienie ministra schetyny było inne od ostatnich wystąpień ministra spraw zagranicznych, czyli byłego ministra Silnika. Krzyczał na opozycję. Po pierwsze, no, wyższa kultura jednak, wyższa klasa, i tego się można było spodziewać, bo on już zmienił styl urzędowania, od kiedy zasiadł w budynku przy Alei Szucha. To niewątpliwie wpłynęło też na to, że po raz pierwszy szef opozycji, czyli Jarosław Kaczyński, przybył na to wystąpienie. I rzeczywiście tutaj nie było żadnych zgrzytów tego typu, że nie wykorzystuje się obecności dyplomatów obcych, obcych ambasadorów i tych pięciu minut, które co roku ma ministerstwo zagranicznych gdzie jest w centrum uwagi w Sejmie, a żeby łajać opozycję. Więc jeśli idzie o styl, to na pewno duży plus. Teraz jeden, jedna rzecz, o której można by powiedzieć, która jest ani plusem, ani minusem, ale należy ją stwierdzić, że. Minister Schetyna mówił o wszystkich działaniach polskiej dyplomacji. Z jednej strony to było dobre, bo pokazuje, że rzeczywiście są pewne ambicje tego ministra, ażeby być obecnym w wielu dziedzinach życia, nie tylko politycznej, gospodarczej, militarnej, ale również w innych obszarach. Przypomnienie o tym, że Afryka i Ameryka Łacińska są dla nas ciągle zapomnianymi obszarami, gdzie powinniśmy być aktywni, bardzo dobrze. Wspomnienie o polityce kulturalnej bardzo dobrze, o roli Polonii bardzo dobrze o bardzo odległych obszarach też globu wszystko dobrze, tylko, że no minusem tego, że, że bez konkretów, bez zobowiązań. Właśnie, jak to się przekłada na konkrety, bo no od niedawna słyszymy, znaczy słyszymy od jakiegoś czasu, że sprawa Polaków na Litwie jest nierozwiązana. Kolejnie pojawiają się problemy. Teraz się pojawiają problemy chociażby dla Polaków, którzy mieszkają w zachodniej części Europy, gdzie naprawdę jest propozycja chociażby Brytyjczyków zlikwidowania na egzaminie maturalnym języka polskiego. No to są bardzo konkretne problemy, które powodują, że młodzi Polacy będą mieć kolejny jakby, kolejną okoliczność, kolejną możliwość, a właściwie nie tyle możliwość, ale to będzie powodowało to, że będą tracić kontakt z, z ojczyzną, z, z macierzą, nie będą się mobilizować do nauki języka ojczystego. Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych nie powinno się koncentrować aż na tak daleko idących szczegółach, dlatego że to jest wystąpienie strategiczne. Te sprawy, o których pan redaktor mówi, one są bardzo ważne dla setek tysięcy Polaków. Natomiast tego typu expose no, ma przede wszystkim na celu postawienie pewnych ambicji i pewnych kierunków i to akurat minister Schetyna zrobił. Natomiast to, czego nie zrobił, no to przede wszystkim uciekł od tych spraw najbliższych dla naszego otoczenia. Bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Polska traci już te, tą uprzywilejowaną pozycję, jaką miała jeszcze 10 lat temu. Traci się, tracimy czas, w którym mogliśmy powiedzieć, że byliśmy krajem, który żyje w największym spokoju, w najlepszym otoczeniu międzynarodowym od 200 lat. To już należy do przeszłości. Dzisiaj Polska, jeżeli spojrzymy na naszych sąsiadów, to tak. Z Litwą mamy bardzo złe relacje. Prezydent Litwy odmawia przyjazdu do nas na coroczne. Obchody 11 listopada, dawniej prezydent Litwy. 3, 3 maja też. 3 maja. Teraz odmawia już. już. To jest tylko jeden symbol. Są inne przykłady, jak bardzo Litwa zaognia relacje z Polską. Rosja. Rosja nie wpuszcza naszych polityków. Także znowu elementy izolacji. O tym mówicie, ministerze. Tak. Trzecia rzecz, Białoruś. No, bardzo złe relacje, żeby nie powiedzieć, że, że gorsze sobie trudno wyobrazić. bo Wrogość, wzajemna oskarżenia. Nie będę wchodził w szczegóły. Ukraina, nie rozwódźmy się za dużo, powiedzmy sobie szczerze, że to, co jest na Ukrainie, to dwa, trzy lata temu nie do wyobrażenia. Jest to stan permanentnego kryzysu. Już nie chodzi o odpowiedzialność za ten, ale bardzo złe relacje. Słowacja. Zaniedbane, niezwykle zaniedbane. Ja sobie pozwoliłem niedawno wejść na strony internetowe naszych ambasad Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. Dwie informacje. Spotkanie ambasadora w 2013 na temat wizyty prezydenta Słowacji u Ojca Świętego. To jest i drugie jakieś spotkanie też ambasadora z szefem Kancelarii. No więc tak relacje nasze ze Słowacją. Zaniedbane, kompletnie można powiedzieć, że wstyd, że, że nasza ambasada, natomiast aż dwóch ambasadorów tam jest. Jeden tytularny, jeden... Jeden zwykły to, to w ambasadzie Polski przy Unii Europejskiej jest dwóch, trzech nieraz ambasadorów, ale nie na Słowacji, więc jakaś tytułomania, a zarazem zaniedbanie pracy. Można powiedzieć, że polska szlachecka yy, po pierwszym rozbiorze, a przed drugim być może jeszcze, a może już między drugim a trzecim, kwitnie w naszej ambasadzie dzisiaj na Słowacji. Efektów relacji polsko-słowackich konia z rzędem temu, kto słyszał o jakiejś współpracy yy, pogłębionej z naszym sąsiadem. Czechy, które zaczynają budować Republika Czeska, która zaczyna budować alternatywę do, do grupy Wyszehradzkiej poprzez porozumienie sławkowskie stąd wizyta nagła naszej pani premier. Sławków, panie tak. Ambasadorze, wyjaśnimy, że to chodzi o węzeł. Porozumienie, które polega na tym, że od niedawna pan redaktor myśli też o, o kwestiach gospodarczych, natomiast ja mówię w tej chwili o porozumieniu politycznym, które jest wykute przez jednego z wiceministrów Republiki Czeskiej, a żeby stworzyć ścisłą współpracę Euro, Europy Środkowej w oparciu o dialog Wiedeń, Praga, Słowacja i Węgry bez Polski. I to byłaby taka przeciwwaga dla, dla Grupy Wyszehradzkiej, bardzo niebezpieczne dla nas y, zjawisko, m, ale tym, tak właśnie dzisiaj Republika Czeska wykorzystuje słabość naszej polityki y, zagranicznej, ażeby, ażeby y, budować wokół siebie i swoje... oczywiście też osłabianie sankcji tak i tak dalej tak. przez prezydenta. I na końcu mamy Niemcy, wobec którego mamy relacje na dzisiaj w dużym stopniu wasalne, takie feudalne z tym, że oczywiście panem jest, jest, są Niemcy, my jesteśmy wasalem. Tak wygląda z grubsza rzecz biorąc ogląd naszych relacji z naszymi sąsiadami. Czy może być gorzej? Proszę sobie wyobrazić, że na jakiejś klatce schodowej mieszka yy, sympatyczny, yy, z piękną historią. Człowiek, czy może wspaniała rodzina, ale tak, z jednymi się kłóci, drudzy go nie odwiedzają, do innych gdzie on chce chodzić, ale go nie wpuszczają. Obok ma zatarg, prawie że nazywany wojną, albo wręcz nazywany wojną, z innymi zaniedbał relacje. Czwarty tylko patrzy, żeby się od niego izolować i szukać kontaktu z innymi sąsiadami. No, ma jeszcze jednego dużego sąsiada, który powiedział, że przede mną musisz klękać. Tak wygląda w skrócie i obrazowo relacja nasza z dzisiejszymi sąsiadami. I tutaj brakowało troszkę, albo bardzo analizy. Ministra Schetyny, który oczywiście objął resort po swoim poprzedniku. No ale, ale brakowało tego odnośnie Panie ambasadorze, i... jeszcze chciałem na koniec naszego programu poruszyć temat, który dzisiaj się odbywa, spotkanie, które dzisiaj odbywa się w Brukseli, mianowicie jest Szczyt Unii Europejskiej na temat imigracji z Afryki. Jaki Pana zdaniem jest sposób na to, aby zapanować nad tym, czy zamknąć granice, nie wpuszczać imigrantów, czy z kolei w jakiś sposób przyjmować, ile, ile możemy przyjąć. Jakie są rozwiązania? Pomysł, ażeby y, dystrybuować emigrantów, którzy z Afryki Północnej przybywają do Europy na inne kraje, to znaczy, że Polska powinna przyjąć 500 lub 1000, Słowacja, iluś tam Litwa, y, byleby nie tylko Włochy i nie Francja, jest absurdalny i krzywdzący dla nas, dlatego że my nie możemy brać odpowiedzialności za to, co zrobiła Francja w stosunku do Libii. Nie zapominajmy, że problem emigrantów z Libii pojawił się, gdy francuskie. Władze zdecydowały o tym, że należy zaatakować Libię. I Kaddafi żyłby do dzisiaj, emigrantów by nie było, gdyby Francja nie zdecydowała się na ten atak. A więc Francja, która jest krajem o wiele, 7 do 10 razy, zależy jakie kryterium liczyć, bogatszym od Polski, powinna zająć się problemem, który sam sprowokowała. I to byłaby dobra nauczka dla krajów, które wywołują wojnę które wywołują konflikty, a później, gdy są problemy wynikające z tych konfliktów, mówią, no teraz musimy solidarnie się do tego ustosunkować. Francja solidarnie nie konsultowała, czy atakować Libię, czy nie. Więc teraz niech Francja zajmie się finansowaniem tego problemu. Ci uchodźcy są właściwie z całej i środkowej, i północnej Afryki, więc jest problem w Afryce. Tam jednak ten ekstremizm islamski się rozwija. Jest bieda. Jeżeli mówimy o globalnym spojrzeniu również na prześladowanych chrześcijan, to tutaj powinna być większa konsultacja również z kościołami i wtedy można o tym rozmawiać. Natomiast sumptem do tego szczytu, który teraz jest organizowany, była ta katastrofa po kilkuset emigrantów właśnie z Libii i to był ukłon naszego Donalda Tuska, naszego w cudzysłowie Donalda Tuska w stosunku do Francji, do innych dużych krajów, które po prostu nie chcą same sobie rozwiązywać tych problemów i proszą innych o pomoc. Absolutnie krzywdzące stanowisko, jeżeli rada chciałaby się tym zająć, to bardzo dobrze, tylko powinno zrobić to kompleksowo, również mówić o właśnie prześladowanych chrześcijanach. Udzielić im pomocy, ale tutaj znowu problemów aż nadto. Ja boję się, że, że będzie apel o solidarność, o przyjmowanie emigrantów, ale nie będzie solidarności, jeśli idzie o płacenie. Panie z ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienie skomplikowanych, e, s, e, skomplikowanych stosunków międzynarodowych. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był e, Dariusz Sopków, dyplomata. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na polski punkt widzenia. Już jutro rozpoczynamy 21.40. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.